Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. I moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy sobie dalej eskapady związane ze slajmami. Natomiast pisaliście mi tutaj odnośnie paru rzeczy, paru kwestii, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się troszeczkę to poogarniać. Dodatkowo też tak, Wojciech chciał coś powiedzieć i oczywiście nie powiedział, bo po co. Kwestia jest następująca. Pisaliście mi odnośnie kilku rzeczy, jak to wszystko sobie poogarniać, poustawiać i tak dalej. I wydaje mi się, że pewnie będziemy to robić, ale pewnie nieco później. Natomiast na razie widzę, że mamy telefonik. Więc zobaczymy, co mamy dzisiaj misja. Pan Wiktor. Co pan Wiktor chce? O kurde. Ta misja jest trochę droga i powiem wam szczerze, że ja chyba nigdy nie miałem takiej misji. Więc nie wiem, jak to będziemy musieli zrobić, ale widzę, że nasze te są głodne. Czekajcie, Rock Slime Heartbeat. Niestety buraka chyba jeszcze nie mamy, albo mamy, tylko jak... Nie, mamy, zasadziłem przecież ostatnio. Tutaj są buraczki. Także dzień dobry, zapraszam wszystkie. Ja myślę też, wiecie co, że damy może automatyczną, automatycznego foodera. Tak mi się wydaje. O, już więcej nie wezmę. Sympatycznie. Dzień dobry, koledzy. Dam wam autofeedera. Bo tutaj wam więcej chyba nie jest potrzebne, ewentualnie może jeszcze music boxa, bo 350 kosztuje, to żeby, wiecie, były w dobrym humorze. I teraz tak, tutaj wrzucamy żarcie, to, które jest akurat dla danego typu zwierzaka potrzebne. Zwierzaka. Slajma, nie zwierzaka. Także dobra, są jakieś plorciki? Nie, nic się jeszcze nie zebrało. Szkoda, że nie mogę tego dać jakby ręcznie. Czekajcie, mamy 6. Proszę jeść. Żreć mi to! Dobra, i poczekamy, aż zjedzą i ogarniemy. W ogóle potrzebujemy trochę więcej kasy, to wtedy dla pink slime'ów też bym ogarnął. Pisaliście mi w ogóle, żeby pinki sobie tak na dobrą sprawę zostawić, olać zupełnie. Ale nie wiem, czy sobie to oleję, powiem wam szczerze. Ja mam wrażenie, że one jeszcze są głodne. Jesteście jeszcze głodne? Oczywiście. O, teraz są przeszczęśliwe. Dobra, to słuchajcie, jak najbardziej będziemy mieli więcej plortów na sprzedaż. Także kolejne 8 sztuk, dzień dobry. Więc mamy po 16, także myślę, to chyba jeszcze jakieś się zrobiły. O, właśnie, są jeszcze. Dzień dobry. I dzień dobry. Dobra, to możemy sprzedać. Na razie nasze pink slime'y zostawimy w spokoju, nie będziemy tutaj zbytnio kombinować. I trochę kasy zarobimy, to na pewno. Nawet bym powiedział, że sporo. Plort Tycoon dostaliśmy. Nie za bardzo wiem, co to jest za osiągnięcie, bo przyznam wam się szczerze, że trochę osiągnięć już mam odblokowanych. Tylko, że kwestia jest taka, że... Wiecie, bywa różnie. Dobra, Plort Collector. Teraz jest pytanie takie. Czy ja mam odblokowane te nocne, Phosphorus? One lubią Q-Berry. Q-Berry mamy i wiecie co? Ja bym szczerze powiedziawszy z większą chęcią połączył je... z tymi naszymi zwykłymi, tylko musimy uzbierać trochę kasy na Solar Shielda, więc damy Solar Shielda i ja tutaj zrobię właśnie takie połączenie różowych z fosforowymi, także mam nadzieję, że będą, także dobra, na razie idziemy tutaj na eskapadę, bo nic więcej nie wymyślę. Czy tutaj się towarzystwo najadło i będą jakieś plorciki? Są plorciki, mamy też marchewki, ale tego chyba nie będziemy zbierać, na razie pozbierajmy sobie plorty pinkowe. Tyle, ile możemy. Pisaliście mi też, że one nie opłaca się ich zbierać, dlatego że jest ich tutaj na tyle dużo slajmów, że w ogóle nie ma sensu się w to bawić. Ale czemu nie? No, jak już zbieramy, to już zbierajmy. Bez przesady, chociaż faktycznie jest ich dużo. O, jeszcze kurczaczka jakiegoś, proszę, Chikando. Dobra, ale moi drodzy, my też dzisiaj udamy się w miejsce, w którym będziemy mieli jeszcze do ogarnięcia jedną rzecz. Mianowicie będziemy odblokowywać sobie nowy teren z nowymi slajmami. I tam są slajmy, z tego co się orientuje, bodajże chyba magmowe i jednocześnie są też slajmy kryształowe. Co do slajmów radioaktywnych, wiem, że też możemy się jakoś tam po nie dostać, ale na razie sobie... poczekamy trochę, bo nie chcę ryzykować, że gdzieś tam wpadnę, coś mi się stanie i będzie katastrofa, więc teraz tak, na pewno będziemy musieli połączyć, jak już mówiłem, te fosforowe, tylko nie wiem, która jest godzina, jest 11, to jeszcze nie będziemy mieli. Dawaj, wyrzucaj. 400, mało.
ale powiem wam szczerze, że ten koleś to sobie kurde chce jakieś dziwne rzeczy z kosmosu, więc będziemy musieli nazbierać 19 fosforowych slajmów, dodatkowo potrzebujemy też tych dużych, więc no może być nieciekawie. Dobra, te się widzę, no, ja bym w ogóle sobie, wiecie co, kupił najchętniej jeszcze jeden upgrade, naszego... O, tu jest skrzyneczka, nie zwróciłem uwagi. Buraki, kurczak, dobra, darujemy to sobie. Ja wiem, że wy mi też dajecie bardzo, ale to bardzo dużo rad, za które oczywiście wam bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast, wiecie, ja tak jak już mówiłem wcześniej, ja w Slime Ranchera troszkę pograłem też, więc wiem już mniej więcej co, jak łączyć. Natomiast co do całego zagospodarowania, to... Na razie myślę, że zrobimy sobie klatki takie, jakie są. Później, jak będziemy mieli więcej kasy, bo później to już naprawdę z tego, co się orientuję, idzie to bardzo, bardzo szybko. Więc myślę, że pójdzie nam jeszcze lepiej. Dobra, czy tutaj jeszcze są jakieś... No i to już jest ostatni plort, już więcej plortów nie podniesiemy, a szkoda. Także na razie będziemy chyba tylko łazić i sprzedawać to, co mamy po kolei. Natomiast na pewno udamy się do nowych slajmików i też będzie trzeba postawić oczywiście nowe miejsce. Natomiast wydaje mi się, że dobrze będzie, jeżeli nocą weźmiemy cubery, które są tutaj obok zresztą, i po prostu nasze slajmy nakarmimy, żebyśmy mieli plorty. Dobra, mamy 554, więc teraz tak, to co chcę połączyć, to oczywiście połączyć te slajmy z slajmami właśnie, więc musimy kupić Solar Shielda, dzięki czemu nasze fosforowe nie będą po prostu umierać, bo jeżeli dobrze pamiętam, to one właśnie w momencie, w którym mają kontakt ze słońcem, się psują. Także na razie niestety i tak nie dysponuję w sumie kasą, żebyśmy mogli tutaj cokolwiek więcej zrobić. Więc ja myślę, że po prostu pójdziemy, jeszcze raz się tu przejdziemy, zobaczymy ile plortów jeszcze jesteśmy w stanie zdobyć. I będzie dobrze, bo zobaczcie, mamy cuberisy i z tego co widzę, fosfor slimy lubią cubery, więc połączenie ich z pinkowymi wydaje mi się, że będzie spoko. Dodatkowo dojdą jeszcze dwa, więc wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie połączenie magmowego z kryształowym, ale to też nie jestem w 100% pewny, czy aby na pewno, więc może wiecie co? Tak na szybciora to zaraz sprawdzimy. Aż sam jestem ciekaw, sio. Plorty chcę. Plorty! Give mi plorty! Wiem, że obrywam. Ale plorty potrzebujemy. Dobra, jeszcze tutaj sobie zerknijmy. No tutaj też jest dużo, ale pink plorty na pewno za chwileczkę mi się wszystkie, że tak powiem, skończą, więc nie będziemy mieli miejsca. A jestem ciekaw, czy mogę kupić więcej miejsca dla pinkowych. W sumie, gdyby się dało, to ja bym to, myślę, że w pierwszej kolejności kupił tak na dobrą sprawę. Bo jednak 20 miejsc to jest niestety dosyć mała ilość, więc wiecie jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Chodźcie kurczaki. To jest skrzyneczka kolejna. Co my tutaj mamy? Mamy kasę, mamy tego. Dobra, czyli nic dla mnie specjalnego. No i tutaj znowu pink plorty. O, mamy tabi. Gdzie? Nie łączymy się. O, ten się połączył. No tak, pinków już nie pod... O nie, tar się zrobił. Czekajcie, wywalimy go. Dobra, ale widzę, że nie jestem w stanie nic więcej zebrać, więc się stąd wymiksujemy. I dochodzi noc. Zaraz powinna być noc, więc mam nadzieję, że nam się wszystko pięknie, ładnie uda tutaj zrobić. Czekajcie, tabi to ja wyrzucę, karoty wyrzucę, mamy niebieskie. Także myślę, że wyrzucimy to, co tutaj mamy, bo więcej tak nic tak na dobrą sprawę widzę, że nie zbierzemy, więc w ogóle nawet nie będę tutaj nawet próbował. I skoczymy sobie na nowe slajmy. Tylko, że tak jak mówię, na razie odblokujemy sobie tylko lokacje, natomiast raczej tam nie wejdziemy, bo i tak nie mam pieniędzy na to, żeby upgrade'ować i zrobić kolejną zagrodę. Także będziemy musieli trochę poczekać. Tylko jeszcze wiecie co, zerknę, czy nasze się może tutaj nażarły już. Nażarłyście się trochę? Macie w ogóle buraki? 3 zostały. I jest, po 14 plortów niebieskich i zapewne po tyle samo tabi. Bardzo dobrze, sprzedamy, zobaczymy ile będzie kasy. I wy buraczki, tak? No tu jeszcze jakieś dwa mam. Czekajcie, a ile kosztuje nawóz? 350, to może byśmy to kupili. Bo powiem wam tak, one są pieruńsko głodne.
Tutaj też właściwie powinniśmy coś wrzucić, więc wiecie co, ja wezmę pogofruty, bo one się tutaj nawet ładnie ogarnęły i wrzucimy tutaj. A, tu nie wrzucimy, bo ja tu... Świetnie, brawo, ja nie dałem fudera, nie? I się zastanawiam, co? Dobra, sprzedajemy to. No niestety cena pink plortów bardzo spada. Dobra, rokowych na razie nam nie spadło. Dobra, to nie jest źle. I wydaje mi się, że tak. Ja im po prostu tutaj chyba wrzucę tylko. Przynajmniej na razie. Autofeeder, plort collector to jest 500 i 500 to jest 1000. Czyli potrzebujemy jeszcze tysiaczka na to, żeby one nam wszystko pięknie, ładnie dały. Dobra, na razie niech się najedzą. Zbierajmy tutaj to, co możemy. Dobra, i sprzedajemy to, co mamy. Jest 16.50. Teoretycznie niedługo powinien nam się udać motyw z tymi, więc może tak. Ja te pogofruty po prostu na razie wyrzucę i weźmiemy ze sobą cuberisy, bo zaraz, tak jak mówię, powinny nam mniej więcej pojawić się fosforowe, więc dobrze byłoby je zebrać. Także 19 mamy, więc jest na razie git. I tak, on od nas potrzebuje... Tylko teraz nie wiem, czy to jest to połączenie dużego, czy to jest ten malutki, kamienny? Kurczę, nie wiem, powiem wam szczerze. No dobra, zobaczymy. Wy mi w ogóle też pisaliście, że bardzo opłaca się też mieć ich około 10 w zagrodzie, bo to podobno jest taka najbardziej optymalna, żeby one nie wychodziły, nie wypadały. Nie wiem, może tak staniemy w połowie, ja zrobię po 8 w każdym, bo wiecie, mam dziwne przeczucie, że może niekoniecznie być to dobrym rozwiązaniem. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, ja na razie pozbieram te niebieskie i zaraz zobaczę, czy... Nie, no możemy im chyba oddać te niebieskie, tak mi się wydaje. Ale też sobie nie dam łba uciąć za to. Dobra, poczekamy na fosforowe. Żeby nie było, one za jakąś chwilę dosłownie powinny się pojawić. A widzę, że dalej są pink plorty. To sobie pozbierajmy. Wiecie, zawsze tak na dobrą sprawę to jakaś tam delikatna dodatkowa kasa, tak? Więc tutaj o to się oczywiście nie martwimy. Także... Dobra. O, właśnie, są fosforowe. To wiecie co, zrobimy tak. Ja wyrzucę to. Wezmę ciebie. Pozbieramy sobie 20 tych fosforowych, żeby było. Bo potem i tak będziemy je łączyć. O, ile tu plortów. Dzień dobry. Dobra, czyli dwa fosforowe mamy. No musimy oddać 13 właśnie fosforowych, tylko ja myślę, że ja je pierw nakarmię, więc raczej ogarniemy je gdzieś u nas w domu, żeby były. O, są dwa fosforowe, dzień dobry. Mamy na razie 4, więc trzeba pozbierać dalej. Mam nadzieję tylko, że się uda zebrać określoną ilość. Dobra, idźmy dalej, bo one tutaj gdzieś powinny być. A zwłaszcza, że lubią cubery, to myślę, że problemu nie będzie. Halo, fosforowe. Ale ich się tutaj narobiło. A fosforowych nie ma. Więc mamy na razie tylko 4. Oj, to może być dosyć trudne zadanko. Będą jakieś te fosforowe? Halo? Halo, halo, cześć, dzień dobry. Ta, dupa. O, czekajcie, oho, tar się zrobił. Nie, tara trzeba wyrzucić. Ale wiecie co, nie widzę tutaj więcej fosforowych niestety. Więc może na razie połączmy to, co mamy. Ja je zaraz tutaj wypuszczę i... Znaczy wypuścimy je u nas w domu, ja je nakarmię od razu cuberisami. Kolejny tar? Sio! O nie, dobra. To mi nic nie... To mi nic tu nie da niestety. Kiepsko trochę, kiepsko. Kiepsko, kiepsko. No ale mamy 4 fosforowe, to powiem wam szczerze, że i tak nie ma jakiejś tam mega tragedii. Aczkolwiek wydaje mi się, że tu jeszcze nam się powinny zaraz zrespić te fosforowe. Tu zawsze ich było sporo, ale widzę, że chyba niekoniecznie dzisiaj. A, Lipton trochę. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Mamy 6, czyli teoretycznie mogę te 6 tutaj nakarmić. I tu powinien być jeszcze jeden. Proszę bardzo. I teraz tak, fosforowe tak na dobrą sprawę, one mi się już tutaj
raczej nie przydadzą, więc musimy zebrać z powrotem tyle, ile ich zebraliśmy. Tylko że one widzę, że są strasznie uciekające. Więc dobra, tu mi chyba żaden nie uciekł. Mamy 4. Czy miałem tylko 4? Chyba tylko 4 były. No dobra, to teraz tak, wrzućmy mu te rock slime'y, czyli to są te podstawowe. No i oczywiście 13 tych, więc ja nie wiem, jak my to zrobimy. Natomiast proszę bardzo, Cuberisy, bo to są rzeczy, które wy lubicie. I teraz tak, tutaj standardowo damy autofeedera i zaraz wykupimy plort kolektora, tylko sprzedajmy pinki. O, pinki, halo. Będzie 500, sympatycznie. Także też możemy im tutaj kupić automatyczne plort kolektor. Dobra, kupione. No i tutaj wrzucamy im cubery, no bo to są wiadomo te rzeczy, które najbardziej lubią. Buraki nam jeszcze nie wyrosły. Czy tutaj właśnie towarzystwo zbierzmy? Tutaj towarzystwo to chyba zeżarło całe buraki, tak mi się wydaje. A nie, 5 zostało, dobra. Tu jest natomiast dużo. Także zasysamy, ale i tak będziemy musieli się przejść jeszcze raz, żeby ogarnąć sobie, wiecie, które. Nie mamy za bardzo wyjścia, więc no cóż. Dobra, fosforowe są dosyć mocno warte jeszcze w chwili obecnej, bo cena rynkowa jest taka dosyć wysoka, to jest 30, także źle nie jest. Ale, o właśnie, tu są jeszcze Cuberisy. To dorzućmy im tutaj do jedzenia. Tylko zmniejszyłbym... O właśnie, na jedno dajmy. O! Tu się też jeszcze ogarnęły. Bo tylko, że to niestety poszły wszystkie buraki, więc... Więcej niestety nie jestem w stanie im dać, ale to też weźmy wszystko, sprzedajmy. I wiecie, może uda nam się zrobić chociażby tą podstawową farmę na jeszcze jedno. Na jeszcze jedną porcję tych. Dobra, mamy 776. Bardzo mnie to cieszy, ale dobra, my idziemy w poszukiwaniu dalej fosforowych i niebieskich. Tylko pytanie, czy fosforowe się tutaj pojawią. O, wait. Jeszcze zobaczymy, czy możemy sobie zwiększyć zapas plortów. Bo gdyby się dało, to ja będę to od razu kupować, bo to jest nam mega, mega potrzebne. Water Tank, Jetpack, Dashboard, Pulse Wave, Power Core, Tank Booster, Improve. Tak, możemy 30 jednostek nosić, to ja to kupuję. Dashboosty też możemy kupić za 350, ale nie wiem, czy one mi są w chwili obecnej potrzebne. Także może na razie sobie jetpacka zostawimy w spokoju, ale w chwili obecnej możemy podnosić do 30 rzeczy. Więc bardzo się cieszę z tego powodu. No tylko, że moich kolegów tutaj nie ma. No dobra, ale mogę... O, jest fosforowy, chodź tu. Ty mi byłeś potrzebny, bo ja was muszę aż 13 zebrać. Także to nie takie hop. Widzicie, zasysam wszystko, co jestem tylko w stanie zassać. Nowe plorty, nic więcej tutaj nie wyszło. Tutaj będą jakieś fosforowe, wylecą, wypadną. Dobra, widzę, że mamy też kilka plortów. Ale widzę też, że żadne mi nowe nie wyszły, więc wiecie co, ja spróbuję je powyrzucać. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ na to, czy tu się coś nowego zrespi. Chyba niestety nie ma na to wpływu. No cóż. Dobra, Tabi jest mi niepotrzebny. Pinki też mi są niepotrzebne, więc ja je po prostu wyrzucę. Daleko. Niech sobie lecą na spokojnie w podróż swoją. Tu jest sporo pink plortów jeszcze. Bardzo mnie to cieszy. Aczkolwiek potrzebujemy więcej fosforowych, których... O, czekajcie, tu jest. Chodź tu, błagam cię, nie zjedz nic. Chodź tu. Dobra, jesteś. Są też zwykłe niebieskie, to je też musimy zebrać. Dzień dobry. Kolejny niebieski, kolejne dwa fosforowe. Bardzo dobrze. Czyli tak jak chcieliśmy, tak mamy. Aha, i tutaj już są te duże, bo już się połączyły z fosforowymi. No to lipa. A, dobra, to jeszcze cała nadzieja w zobaczeniu, czy tutaj czegoś nie będziemy mieli. O, widzę fosforowego. Także to od razu zasysam. No i tu jest niestety tar. Więc tu może być problem.
O, czyżby niebieski? Jest niebieski, jest fosforowy. No, tylko że jest tar i to jest największy problem. Bo niestety, ale tary zeżerają całą resztę, więc... No, bywa. Dobra, więc my tu chyba już nic nowego nie doświadczymy. Ale dobra. Nie jest źle. Myślę, że uda nam się chyba wykonać to zadanie, ale to też, wiecie co, nie jestem tak na 1000% pewny, bo to bywa niestety różnie z respieniem się tych slajmików naszych. Najlepiej w sumie by było, gdyby one się wyżarły tarem. Gdyby tar je po prostu zeżarł. One by się wtedy tutaj chyba na nowo zaczęły respić. O! Jest fosforowy. Ale to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o fosforowe. Nie widzę tutaj więcej. Dobra, to co? Wrócimy w takim razie i standardowo znowu oddamy to, co mamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast kasy troszeczkę nam chyba wpadnie, bo sprzedajemy 30 pink plortów. Więc to wcale nie jest taki mały wynik. Dobra, teraz tak, pink slime'y mi są niepotrzebne, więc ja je oczywiście wywalam. Teraz tak, sprzedajmy. No widzicie, cena fosforowych nam plortów nam spadła dosyć mocno. Dobra, ile tu jest? O kurde. Strasznie dużo. Dobra, żarcia już tutaj nie mają, tu nam się trochę zebrało, to wciągnijmy to, co mamy. Tu się na jedzonko. Dobra, kuberisy, buraki. Wyrosły, ale nie wyrosło ich dużo. Wydaje mi się chyba, że właśnie połączenie tych kamiennych z tymi będzie chyba najlepsze, więc ja myślę, że można by kupić tutaj to i potem ewentualnie jeszcze sprinklery. Czy tu są? Nie, to są pogofruty. Dobra, czy ja jestem w stanie kupić sprinklery? Bo szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, ile one kosztowały. 500, o kurde, to ja nie mam takich pieniędzy. Nie dysponuję taką gotóweczką dzisiaj niestety. No dobra, ale daliśmy 11, więc mam nadzieję, że się najedzą. Te się widzę najadają właśnie, bo zostały nakarmione przed chwilą. Także za chwileczkę znowu sobie sprzedamy. No, tu są te pogofruty, a kuberisy nam urosły? Nie. Dobra. Okej, na razie nie będziemy się tam zabierać, wrócimy jeszcze raz, bo muszę zobaczyć, czy będzie więcej fosforowych slajmów. Mam wielką nadzieję, że zaraz się jakieś pojawią, bo jest 3:50, więc dochodzimy tak troszeczkę do sytuacji, w której mamy... No zaraz wstanie dzień i one już niestety nie będą dla nas dostępne. Więc dobrze by było się tu jeszcze raz przejść. Nie wiem, jaka tutaj jest, wiecie co... nie wiem po prostu, jaka jest reguła tego, jak one wyskakują, czy nie wyskakują. Więc trzeba, widzę, tutaj wszędzie chodzić, ale domyślam się, że my chyba dzisiaj tego zadania niestety nie dokończymy. A szkoda, bo bym z wielką chęcią zrobił. No ale cóż. Wiecie, ja tutaj zawsze staram się robić te zadania, dlatego że... O, jest jeden fosforowy. Chodź tu. Tutaj też, o, nawet są dwa. Chodź tu. Dobra, mamy fosforowe, jest okej. Mamy trzy dodatkowe. Tutaj widzę, że są plorty. Ale nic więcej mi nie wyskoczyło. Okej. Okay. Pozbierać nigdy nie zaszkodzi. Natomiast jak widzicie, nie ma już niestety nic więcej. Więc no nie jestem w stanie tutaj czegokolwiek zrobić. Dobra, ale jeszcze zerkniemy sobie tutaj. Co prawda tutaj ostatnio były tary. Ale mam nadzieję, że się zeżarły nawzajem. Są, są. O, ile ich jeszcze wypadło, jak sympatycznie. Pink slime nara. Nara pink slime. O właśnie, chociaż tu. Dobra, mamy 7, więc wydaje mi się, że chyba będziemy mieli wszystkie te, które powinniśmy mieć. Także nie powinno być problemu i wydaje mi się, że zadanko będziemy mieli ładnie zaliczone. Co prawda tam zostało nam jeszcze chyba te kamienne do wzięcia, ale fosforowe na pewno mamy zaliczone. Więc nie jest źle. Natomiast, słuchajcie, w razie gdybym miał jakikolwiek problem ze zmianą slajmów, to tak jak już mówiłem, jeżeli uda nam się uzbierać jakąś tam określoną liczbę gotóweczki i kasy, śmiało będziemy mogli je po prostu przebudować albo wyrzucić, uzbierać nowe, zrobić jakieś inne połączenie, które będzie bardziej opłacalne. Na razie, tak jak już mówiłem,
Nie wiem, ja mam taką może trochę dziwną zasadę, chociaż na późniejszym etapie to już niekoniecznie wiem, jak to właśnie łączyć najlepiej. Natomiast na początku zawsze te wszystkie cztery podstawowe, które są dostępne, łączę ze sobą. Na pewno zawsze łączę kamienne z tabi i bodajże właśnie chyba pinki z tymi latającymi, bo wydaje mi się, że na sam początek to jest chyba jedno z lepszych połączeń. Dobra. Dzień dobry. I teraz ile ja ci tu jeszcze? Dwa tylko. No to teraz patrzcie, ja je wyrzucę, bo nic z nimi nie zrobię. Chociaż może niekoniecznie tutaj, bo zaraz mi zeżrzą wszystkie moje plony, a tego byśmy nie chcieli. Chociaż one powinny się zaraz spalić tak na dobrą sprawę. Chodź tu. Ja was wyrzucę, bo wy mi się nie przydacie do niczego już. Dobra, mamy 482, buraki nam jeszcze nie wyrosły. Wyrosły nam ziemnioki. Dobra, mamy 12, to widzę, że mogę to sobie tutaj ładnie sprzedać, więc zarobimy. I wydaje mi się, że kupimy sobie oczywiście sprinklery. Tutaj nie ma nic, bo slajmy są niestety pieruńsko głodne, bo nie mamy buraków. Dobra, sprzedajmy. No i tutaj najwięcej zarobimy, 25 aż za sztukę, dobrze. Dobra, to ja myślę, że tak, tutaj nasze te na pewno ogarniemy w sprinklery za 500. Wydaje mi się, że chyba nie ma sensu kupować tak na dobrą sprawę, bo to nam średnio na jeża cokolwiek daje, więc nawet nie będę próbował. A tu jeszcze są buraczki. Aha, myślałem, że mi się skończyły. Dobra, proszę mi tu ładnie jeździć, dawać plorty. Wy się już chyba najadłyście, co? Chociaż mam wrażenie, że wy jeszcze głodne jesteście. Ale dobra, tu się chyba wszystkie plorty zrobiły. O nie, powinno być po 12. Czyli się któreś nie nażarło. Albo się wszystkie najadły? Widzę, że niektóre nie były głodne chyba. Trudno się mówi. Jeszcze musimy te niebieskie zrobić na tą misję, kurde. Dobra, mamy, słuchajcie, zobaczcie, kolejne 650. To na razie idzie bardzo dobrze i teraz tak, potrzebujemy jeszcze 3 niebieskie, więc liczmy na to i trzymajmy kciuki, że się uda to zdobyć. Miło by było. Natomiast moi drodzy, ja na pewno wiem, że w następnym odcinku zapewne pójdziemy tam, gdzie mieliśmy pójść dzisiaj, czyli tam do tego, gdzie ogarniemy sobie kluczyk. Natomiast no dzisiaj niestety wyszło tak, jak wyszło, ale jest to kwestia tego, że no zadanie priorytetujemy. Więc musicie o tym pamiętać, że zadania u mnie zawsze idą jako pierwsze. Ale nie widzę niebieskich, czyli żaden niebieski tutaj nam nie wypadł niestety. A szkoda. Potrzebowalibyśmy tylko 3, żeby skończyć zadanko. O, tu się chyba coś najadło. A właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, tabi slajmy chyba lubiły bardzo... Co to jest? Aha, to jest ten, czekajcie, ja wyrzucę te kury. To jest chyba fosforowy, prawda? Tak. Czy tutaj koleżanki slajmy coś sobie zjadły? Nie. A, czyli nie mamy więcej plortów. Dobra, jeszcze tego fruta tutaj wyrzucę i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja tutaj, w tej części mapy. Powiedzcie, że będą jakieś niebieskie. Te niebieskie bardzo często stąd wylatywały, jeśli się dobrze pamiętam. Ale widzę, że są tylko tabi. Kiepsko! No i fruty wyleciały, ale to mamy. Kurczę, no mogłyby te niebieskie wylecieć, bo potrzebujemy, słuchajcie, dosłownie 3 sztuki. Tylko tak jak mówię, ja nie pamiętam, czy one się w jakiejś konkretnej godzinie, czy nie nam respiły. Gdybym, kurczę, wiedział, to byłoby pewnie lepiej. No i nie ma niebieskich. Nie ma niebieskich, lipa totalna, kurde, rozczarowany jestem. A czekajcie, czy tutaj dobrze mi się wydawało, że coś jest? O właśnie, ej, tu mnie jeszcze nie było. Okej, czyli wlazłem, widzę, w jakieś miejsce, w którym... Tu jest ta kapsuła, ale my nie możemy jeszcze tego otwierać, bo czegoś tam nie mamy. Też, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie czego.
Aha, czyli tutaj wychodzimy tędy. Dobra, tutaj jest wiele też takich miejsc, w których mnie jeszcze na pewno nie było, więc nie wiem wszystkiego, niestety. Aż tak mądry nie jestem, żeby wiedzieć wszystko, więc musicie o tym pamiętać. Także ja, tak jak mówiłem, zawsze liczę zawsze na waszą kreatywność w komentarzach. Dobra. Sprzedajmy te plorty, które tutaj mamy. No i cóż, w następnym odcinku, słuchajcie, spróbujemy raczej to zadanie wykonać. Mam nadzieję, że się uda. Buraki nam wyrosły, nie wyrosły, ale Q-berisy mamy dla tych. Dzień dobry, proszę bardzo. Coś nowego doszło? Nie. Tutaj doszły mi 4, czyli teoretycznie chyba to, co mieć powinniśmy, albo i nie. Jeszcze macie coś? Nie, wszystko. Dobra, wiecie co, mamy już teoretycznie pół godziny, więc już powinniśmy kończyć, ale ja się jeszcze przejdę raz i zobaczymy tak na koniec, czy uda nam się zdobyć 3. O, od Ogdena dostaliśmy maila, ale to zaraz. O, tu się nam zrobiły, dobra, to... No nie wierzę, że nam się... No i dupa, i nie zrobiliśmy tej misji, no i wiedziałem, że tak będzie. Trochę kicha. Nawet bardzo, bardziej niż kicha, bym powiedział. Jednak, czyli tutaj jednak mamy jakiś określony, konkretny czas na to, żeby nasze slajmy po prostu poogarniały to wszystko. Dobra, na razie jest dobrze, mamy 1100, więc dajcie mi znać, co powinniśmy w chwili obecnej najbardziej się, że tak powiem, ogarnąć, jeżeli chodzi o... No i znowu żeście się splortowały? Nie wierzę. Mam nadzieję, że to już koniec będzie. Dobra, tu nic nie mamy, więc będziemy musieli poczekać, aż nam wyrosną buraki. Na szczęście się wszystko ładnie sprinkluje, więc powinno być znacznie więcej. No i te plorty też oczywiście sprzedajemy. Także mamy 1295 hajsiwa, bardzo dobrze. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze Star Maila. Improve your night vision. Yes, 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 yes. Carrots improved your night vision? No dobra, okej, ale wiecie co, no troszkę, powiem tak, trochę kiepsko, że się niestety to nie zrobiło, bo liczyłem na to, że może się coś ogarnie i może będzie spoko. Natomiast dobra, moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. W następnym oczywiście tutaj dalej zbierzemy sobie wszystkie plorty, będziemy sobie dalej tutaj wszystko rozwijać i już raczej pójdziemy w tamto miejsce, bo już nie mam zadania, więc pójdziemy sobie w to nowe miejsce, zobaczymy, co tam będzie, jak będzie i tak dalej, więc moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media. My słyszymy się już za tydzień. Także cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.